Nikt nie marzy o tym, by trafić do szpitala, bez względu na to, jakiej choroby by to nie dotyczyło. Ale w sytuacji, gdy już do tego dojdzie, każdy marzy o tym, by pobyt w szpitalu był krótki i zakończony wyzdrowieniem. To zależy zarówno od lekarzy, jak i pielęgniarek, które opiekują się pacjentami. Nie inaczej jest na oddziale neurologicznym Bolesławskiego Szpitala Świętego Łukasza. Oddział neurologiczny wyposażony jest w 30 łóżek, w tym mamy 5 stanowisk intensywnego nadzoru. Mamy salę, gdzie jest całodobowo nadzór pani pielęgniarki. I to tak bardzo zwiększa skuteczność naszej opieki, gdzie mamy pacjenta monitorowanego, gdzie mamy szybką reakcję w przypadku zagrożenia życia. Poprawia bardzo wyniki leczenia. Newralgicznym miejscem dla procesu leczenia nagłych przypadków choroby, jakim jest na przykład udar mózgu, jest na oddziale neurologicznym właśnie sala intensywnego nadzoru. Jej personel jest już powiadamiany i jest w stanie gotowości w momencie, gdy zespół ratowniczy podejmuje pacjenta ze zdiagnozowanym udarem. Pacjent trafiając tutaj na oddział neurologiczny jest objęty całościową opieką pielęgniarską, lekarską, rehabilitacyjną. Przede wszystkim zwracamy tutaj uwagę na to, w jakim stopniu doszło do jakiegoś tam porażenia u pacjenta. Oceniamy tutaj jego ruchomość, oceniamy także, czy nie doszło do zaburzeń w połykaniu. To wszystko ma ogromne znaczenie dla całego procesu przywracania zdrowia u pacjentów. I ma to twarde potwierdzenie w danych statystycznych dotyczących różnych form postępowania z pacjentami. Jeżeli patrzymy na badania kliniczne, które pokazują, że włączenie typowego polokardu czy też akardu to jest tylko poprawa u 12 pacjentów na 1000 udarów. Natomiast sala intensywnego nadzoru, gdzie jest całodobowa opieka pielęgniarki, to już jest korzyść dla 56 pacjentów na 1000. Od początku pobytu na oddziale każdy pacjent jest prowadzony przez personel medyczny we wszystkich aspektach, od medycznego poprzez żywieniowy, a na bytowym kończąc. Odpowiedniej jego opiece służą m.in. plakietki przy łóżkach, które informują personel oddziału, ale też osoby odwiedzające pacjentów o tym, jak należy postępować. Wszystkie tutaj te uwagi, które zaznaczamy, to są tak samo potrzebne dla rodzin, które oczywiście przychodzą, żeby rodziny nie wchodząc nie robiły czegoś takiego, że nakarmią pacjenta, dojdzie do jakiegoś zakłyśnięcia i tak dalej. Oczywiście też rodziny uczymy, jak mają po prostu postępować i co robić przy pacjencie. Zawsze też trzeba mieć świadomość tego, że dla procesu leczenia udarów mózgu niezwykle ważna jest szybka reakcja na jego objawy. Apelujemy, żeby ci pacjenci z objawami udaru nie zgłaszali się do nas samodzielnie, tylko jak najszybciej wzywali zespoł ratownictwa medycznego, dzwonili na telefon alarmowy. I tu chciałam podkreślić, że my mamy doskonałych ratowników w naszym rejonie, którzy są wyszkoleni idealnie i jeżeli stajemy teraz w takich rankingach oddziałów udarowych, to właściwie ich praca jest oceniana perfekcyjnie, gdzie mamy 100% skuteczności, jeżeli chodzi o rozpoznawalność udarów. I to dzięki nim my będziemy mieli też lepsze efekty leczenia i pacjent będzie odnosić większe korzyści. Zatem natychmiast należy powiadamiać zespół ratownictwa medycznego, gdy sami u siebie albo u kogoś zauważymy takie objawy. Do typowych objawów udaru mózgu należą osłabienie siły mięśniowej w ręce lub nodze, zaburzeniami czucia na tych kończynach, wykrzywienie oraz asymetria twarzy, zaburzenia mowy, na przykład mowa niewyraźna lub nieadekwatna do sytuacji, zaburzenia widzenia, na przykład widzenie podwójne lub niewyraźne, silny nagły ból głowy, często określane przez pacjentów jako najsilniejszy w życiu.